Laurel i Hardy. Dystrybucja, a także opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej. Wideo Rondo, Gdynia, ulica Pomorska 38. Czyta Andrzej Dębski. Nie można zatrzymać tajnego agenta. Laurel i Hardy, tajni agenci. Hello? Nie, nie ma czegoś takiego jak Laurel i Hardy, tajemniczy agenci. Do widzenia. Nie, Stanley, czekaj, daj mi słuchawkę. Przepraszam, szefie. Stanley coś pokręcił, jasne, zaraz będziemy. Tak, oczywiście. Dlaczego powiedziałeś, że nie ma czegoś takiego jak Laurel i Hardy, tajni agenci? Ale Oli, sam powiedziałeś, żeby nikomu nie mówić, że jesteśmy tajemniczymi agentami. Chodź, nasz szef, podwójny zero, chce nas natychmiast widzieć. Agenci Laurel i Hardy, chcę, abyście dostarczyli te kamery do Waszyngtonu. Tak jest. Ta zwyczajnie wyglądająca kamera ma naprawdę zdolność do podwajania i eliminowania. Oto jak działa. Kiedy pchnie się spust do przodu, podwaja. Kiedy się go cofnie, eliminuje. A teraz do roboty. Oczywiście. Stanley, uważaj, żeby kamerze nic się nie przytrafiło. Nie martw się, Oli, trzymam to dobry chwyt. Właśnie straciłem mój chwyt, Oli. Mam ją! Teraz, kiedy kamera jest moja, mogę podbić świat. To podwójny X, diabelski mózg. Tak, to także złodziej kamer. Szybko, Stanley, włącz przełącznik helikoptera. W porządku, Oli. Otwórz wyrzutnię bomb. Sprawdź. Ognia. Podło, Oli. Ognia. Tak jest. Na pomoc. Oto moja sekretna kryjówka w zamku. Dlaczego mi przeszkadzacie, kiedy chcę podbić świat? Jesteśmy po prostu chyba wścibscy. Zadzwonię po pomoc z tego zamku. Hello, Oli. Czy mogę skorzystać z twojego telefonu? Stanley, nie stój tak, rozwiąż mnie. Czy mogę skorzystać z twojego telefonu? Zaraz będę miał całą armię potworów. Wspaniale! Przepraszam, wezmę tę kamerę, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Dziękuję. Co? Potwory! Bierzcie ich! Trzymaj kamerę, ja otworzę drzwi. Nie stój tak! Cofnij kamerę i wyeliminuj go! To dobry pomysł, Oli. Powiedz cheese. Cheese. Popsułem, Oli. Daj mi tę kamerę. Zrobię sam. Gotowy? Na pomoc, Oli! Oli, pomocy! W porządku, Stanley. Jeszcze trochę poeliminuję. Szybko, Oli. Nie podoba mi się tutaj. Dziękuję, Oli. Zatrzymam was moją strzelbą super zaper zip. Rzuć swój super zaper. Oczywiście ten kapelusz jest naładowany. Co za nonsens! Wygrałeś. Poddaję się. Przestaję. Tak, szefie. Podwójny X jest pod opieką, a teraz jedziemy do Waszyngtonu. Stanley, co ty zrobiłeś? Próbowałem kamery i zużyłem cały film. Czy ty nigdy niczego nie możesz zrobić dobrze, Stanley? Nie chciałem, nie chciałem. Thank you.
Laurel i Hardy w filmie Kundel. Teraz pamiętaj, Stanley, nasz biznes to dostarczyć cokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek. A paczka na twoich kolonach to nasze pierwsze zadanie. Zaznaczono pilnie i szybko. Na ulicę Ratty 45-37. O, możesz na mnie liczyć, Ollie. Zobaczymy. Oto to miejsce. Doręcz tę paczkę pod ten adres i zabieramy się za następną robotę. Robi się, Ollie, zaraz wracam. Ojej, jaki śliczny szczeniaczek. Mogłem się domyśleć, że nie poradzisz sobie z tak prostym zadaniem jak dostarczenie paczki. No zostaw szczeniaka, Stanley. Nie pora na zabawy z psem. Na miłość boską. Puść, puść. Nie mogę go zrzucić. Stanley, chodź tu, mam pomysł. Zastosujemy stary numer z aportem i pozbędziemy się psa. I wtedy dostarczymy przesyłkę. Rozumiem, Ollie. Świetnie. Aport, piesku. Łap. Nie ty, Stanley, tylko pies. Daj mi to. No, piesku, łap. Widzisz, Stanley, na to trzeba tylko trochę rozumu. Wiesz, Ollie, to całkiem zmyślna bestia. A teraz mój plan, Stanley. Ty będziesz przynętą. Kiedy ty odwrócisz uwagę psa, ja podbiegnę do drzwi i dostarczę paczkę. No już. A jeśli mnie pogryzie? Właściwie to jest pora obiadu. A może dobrze by ci zrobiło małe ugryzienie? Ollie, co ty robisz na tym drzewie? Pozuję do zdjęcia. Co innego miałbym robić? Teraz uważaj. Wszystko, co masz zrobić, to zająć psa, kiedy będę dostarczał paczkę. A jak mam to zrobić? Może naucz go jakiś sztuczek. To bardzo dobry pomysł, Ollie. Siad. Siad. Nieźle. A teraz spróbujemy pobawić się w zdechu pies. Dobrze, bardzo dobrze. A teraz bierz go. Co do... Och! Czy w tym mieście nie ma obowiązku smyczy? Co przez to rozumiesz, młody człowieku? I dlaczego drażnisz mojego psa? Próbuję dostarczyć paczkę pod 45-37. 45-37? Jest po drugiej stronie ulicy, a teraz uciekać! Tak, proszę pani, bardzo przepraszam. No, Stanley, znowu to zrobiłeś. Zrobiłem? Poszedłeś pod zły adres. Miejsce, którego szukamy, jest po drugiej stronie ulicy. Tym razem nic nas nie powstrzyma. Masz absolutną rację, Ollie. Damy paczkę bez względu na... Tak? No pomoc, pies! Wielki! Co się stało tym dwóm, Ellis? No chodź, spóźnimy się na bal przebierańców. No, Stanley? Wiem, znowu wpędziłem cię w kłopoty. Laurel i Hardy w filmie Kosiarka do trawy.
No, Stanley, udało się. W końcu złożyliśmy naszą koszarkę do trawy, małe tornado. Jest piękna. Mówiłem ci, że nie będzie kłopotów. A robiąc to sami, zaoszczędziliśmy $20. No, Stanley, masz zaszczyt pierwszy ją uruchomić. Co mam z tym zrobić, Oli? Tak się uruchamia koszarkę. Dziękuję, Oli. Ruszaj, koszarko, ruszaj! Nie tak. Owin to wokół startera w ten sposób. Teraz ciągnij. Czekaj, mój krawat. Pomóż, Stanley, wyłącz silnik. Nie wiem jak, Oli. Pośpiesz się, odetnij mnie. Teraz Stanley skoś trawę, a ja się zdrzemnę. Okej, Oli. Stanley, nie tak szybko! Zwolnij! Nie mogę! Stanley, patrz, gdzie jedziesz! Nie mogę, Oli! No, przynajmniej tu ta maszyna mnie nie dosięgnie. Och, nie! Co, Stanley? Myślę, że jesteś zadowolony. Nie mogłem nic poradzić. Usiądź tutaj, żebym miał cię na oku, kiedy będę kosił trawę. Dobrze, Oli. Uważaj, Oli. Spokojnie, poprowadzę. Oli, uważaj. I spójrz, coś narobił. Przykro mi, Oli. Wiesz, Oli, nie wydaje mi się, żebyśmy byli kiedyś na tej ulicy. Cicho, Stanley. Myślę, że słyszę syrenę. Masz rację, Oli. Tu się musi gdzieś palić. Stoć! Odwróć to i zatrzymaj! Ale nie wiemy, jak to zatrzymać. Po prostu zdejmij rękę z rączki. O tak? Czemu myśmy o tym nie pomyśleli, Oli? Dobrze, że pojawił się policjant. W porządku, obydwaj, chodźcie tu. Tak jest, panie władzo. Chcemy panu podziękować za bohaterski wysiłek. Dobra, dostajecie mandat za przekraczanie prędkości, nieostrożną jazdę, ucieczkę przed aresztowaniem, obsługiwanie niezarejestrowanego pojazdu, przejeżdżanie na czerwonym świetle. Hej, ty, nie ruszaj tej rączki! Ma pana na myśli tę? Wracaj tu! Niech pan mu tego nie każe. Na pomoc! Uważaj! Mówiłem panu. Wracaj tu! Czy wiesz, jak to zatrzymać? Nie wiem, jak to zatrzymać, Oli. Cicho! Co to za dziwny głos? Brzmi jak kosiarka do trawy. Chyba masz rację, Stanley. O nie! Zatrzymaj! Stop! Stój! Stop! Lorelei Hardy w filmie Postrach Prairie. No, Stanley, dlaczego nie otworzysz telegramu? Boję się.
No, daj mi to. Stanley, właśnie odziedziczyłeś złotą kopalnię w Rawhide Gulch. Chodź. Idziemy upomnieć się o twoją kopalnię złota. Skoro tak mówisz, Oli. Uciekajcie stąd, szybko! Rewolwerowiec McGood jest w mieście. Jedynym, którego McGood się boi, jest zamaskowany góral, a ten jest na wakacjach. Adios! Ale jak dostaniemy moją kopalnię złota, skoro w mieście jest McGoon? Stanley, zamaskowany góral, wrócił. Oto jak. I ty nim będziesz. Ale ja źle wyglądam w masce. Nie szkodzi, kiedy zagwiżdżę, ty runiesz na McGoona. Ale ten czas ucieka. Obrabowałem bank w 10 minut. W porządku, McGoon. Stój albo zawołam zamaskowanego górala. On jest na wakacjach. To tobie się tak wydaje. Znam ten gwizdek. To głos żółtego gołębia preriowego. No, gdzie on jest? Gdzie jest kto? Stanley, dlaczego nie rzuciłeś się, kiedy zagwizdałem? Przepraszam, Oli, słuchałem głosu żółtego gołębia preriowego. Gołębia preriowego? To byłem ja! Ten bank to był pryszcz! Zatrzymaj się, McGoon! Dlaczego? Czy zamaskowany góral wrócił z wakacji? Z pewnością. Zamaskowany góral z pomocą. Stanley, rzuciłeś się na niewłaściwą osobę. Wiem, Oli, ale miasto było właściwe. O, od teraz ja będę zamaskowanym góralem, a ty gwiszcz. Idź znaleźć McGoona. Tak, Oli, z przyjemnością. Pan McGoon, jak sądzę? Tak jest. Kim ty jesteś, przybyszu? Przedtem byłem zamaskowanym góralem, a teraz Oli nim jest. Teraz jest moja kolej zagwizdać i wypłoszyć cię z miasta. Daj mi ten gwizdek. Zamaskowany góral z pomocą. Teraz pan oberwie, panie McGoon. Kto to mówi? Przepraszam, Oli. Dokąd idziesz? Ale ja nie chcę być znowu zamaskowanym góralem. Dwóch zamaskowanych górali to lepiej niż jeden. Chodź, znajdziemy McGoona. Znalazłeś go. Teraz spływaj, grubasie. Słyszałeś, grubasie, spływaj. Nie popędzaj mnie. Liczę do trzech. Raz. Chłop Stanley, weź rewolwer. Dwa. Trzy. Przepraszam, panie McGoon, ale czy mógłby pan wskazać nam drogę do kopalni złota? To tam! Dziękuję, mój dobry człowieku. Ojej, to nic, to tylko stary, walący się hotel. No, Stanley! Znowu to zrobiłeś? Ale ja nie chciałem. Lorelei Hardy w filmie Rakieta. Pamiętaj, Stanley, czysta rakieta to szczęśliwa rakieta. No to jesteśmy. Przylądek Kernoodle. Ten pocisk musi być czysty jak łza przed jutrzejszym wystrzeleniem.
Ale Oli, jak dostaniemy się na wierzchołek, żeby go wyczyścić? Bardzo prosto. Na blok jest nawinięta lina. Ty tylko wciągniesz mnie na górę. To dobry pomysł, Oli. Gotowy? Wciągaj, Stanley. Co teraz? Czekaj, zapomniałem mydła i wody. Stanley, przynieś mi mydło i wodę. Oczywiście, Oli. Proszę o to. Oli, gdzie jesteś, Oli? Gdzie jesteś, Oli? Powiedz, czy to nie ekscytujące? Nigdy nie widziałem wnętrza prawdziwego statku kosmicznego. Pamiętaj, to bezcenne i bardzo delikatne urządzenie, więc cokolwiek byś robił, nie dotykaj niczego. Ojejku, Oli, to jest takie fascynujące. Ciekawe, co robi ten czerwony guzik, jeśli się go naciśnie. Czy nie możesz nie ruszać wszystkiego? Przepraszam, Oli. No, dobrze, że nas nie wystrzeliło, czy coś takiego. A teraz staraj się nie sprawiać kłopotów, dobrze? Skończę od zewnątrz, a ty pracuj w środku. O! O! Wielkie nieba, jesteśmy na orbicie! Stanley? Tak, co jest? Znowu to zrobiłeś. Czy ty nigdy się nie nauczysz? Stanley, wracaj. Dziękuję, Oli. Nie ma sprawy. A teraz przypomnij sobie, który guzik nacisnąłeś. Wtedy naciśniesz go jeszcze raz i wrócimy na Ziemię. Ale one wyglądają jednakowo, Oli. Może ten? Wyłącz to! To urządzenie treningowe dla kosmonautów. Przykro mi, Oli. Tobie jest zawsze przykro. Co teraz zrobimy? Jesteśmy uwięzieni w przestrzeni międzyplanetarnej. A ja mam lęk przestrzeni. Możemy tu zostać na zawsze. Naprawdę? O nie. Czekaj, Stanley. Patrz. Awaria urządzenia. Szybko poprawimy tę sytuację. Wyjdziemy na zewnątrz i spojrzymy. To dobry pomysł, Oli. Ja tu poczekam w razie, gdybyś mnie potrzebował. Tam cię będę potrzebował. Chyba wiem, gdzie szwankuję. Podaj mi śrubokręt, Stanley. Teraz wejdziesz do środka i kiedy ci powiem, uruchomisz silnik. To tylko mały meteoryt utknął w rurze wydechowej. Tak. Już luźny. Okej, Stanley, spróbuj. Okej, Oli. Zaczynamy. Pamiętam. To był ten guzik. Ruszamy. Juhu, Oli, silniki ruszyły. Oli. Czy słyszałeś, co powiedziałem? Wiem, że rakieta wraca na Ziemię, tyle że nas w niej nie ma. Och, Stanley. Nie chcę zostać na Księżycu. Uspokój się. Spróbujemy wrócić autostopem. Laurel i Hardy w filmie Brak łosia to dobry łoś. Tak jest. Upolujemy sobie kilka królików, Stanley, i zrobimy sobie pyszny gulasz z królika na dzisiejszy obiad. Z pewnością, Oli. I złapiemy ich całe mnóstwo także, ponieważ wziąłem ze sobą mój gwizdek na króliki.
Nic nie słyszałem. Oczywiście, że nie. Króliki nie wydają żadnego dźwięku. Daj mi ten gwizdek. A teraz pójdziemy śladem. Króliki nie wydają żadnego dźwięku. A teraz dobrze uważaj. O-o, co to? Caca. Patrz tam. Czy to nie wygląda na parę króliczych uszu? Z pewnością, Ali. W takim razie na co czekamy? To największy królik, jakiego kiedykolwiek widziałem, Ali. Trzymaj moją strzelbę, pójdę po pomoc. Zaczekaj na mnie, Oli. Pomogę ci znaleźć pomoc. Łoś na wolności, łoś na wolności. Tak, wolność na łości, wolność na łości. Uciekaj stąd, uciekaj. Dobrze, uciekam tak szybko, jak potrafię. Starczy, nie widzę, dokąd biegnę. Stanley, jesteś największym tempakiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. W takim razie mógłbym stanąć nieco dalej. Patrz, Stanley, ścieżki królików. Idź za nimi, a kiedy zobaczysz królika, pogoń go tą drogą. W porządku, Ali. To dobry pomysł. Pójdę ścieżką, tak jak powiedziałeś. No, widzisz coś? Z całą pewnością. Nie stój tam. Pogoń go tutaj. Skoro tak każesz, Oli. Nadchodzi. Dopadłeś go, Oli? Dopadłeś go, Oli. Czy ty nie widzisz różnicy między łosiem a królikiem? Właściwie. O, teraz to był królik. Królik! Chodź, Stanley, za nim. Idzie do nory. Przyskrzyniliśmy go. Jak kozie róg. No, to jest to. To mamy dziś królika w garnku. Z pewnością, jeśli znajdziemy wystarczająco duży garnek. Co masz na myśli, Stanley? Szybko, Stanley! Może zgubimy go za tym drzewem. Ukryjmy się za tymi skałami, Oli. Stanley? No i co masz do powiedzenia teraz? Cóż, co dwie głowy, to nie jedna, Oli. Lorelei Hardy w filmie Byknik. Wybraliśmy piękny dzień na piknik, Stanley. Z pewnością tak, Oli. Patrz, Stanley, czy to nie piękne miejsce? Z pewnością tak. O, nawet krowa pasie się na łące. Z pewnością tak. To wszystko, co masz do powiedzenia? Z pewnością nie.
Nieważne. Ty weź czerwony koc, a ja wezmę koszyk. Stanley, co ty robisz? Rozkładam koc. No dobra. Znajdź drzewo na ognisko, a ja rozłożę koc. Dobrze, Ali. Jak to się stało? Mam drzewo, Ali. Dobrze, połóż je i rozłóż nasz piknik na kocu, a ja odpocznę pod drzewem. Z pewnością, Ali. Czy musisz robić taki hałas, kiedy odpoczywam? Przepraszam, Ali. Postaram się być cicho. O Boże, tej krowie na pewno się śpieszy. Stanley, czy nie mogę choć minutę odpocząć? To ta głupia krowa. Kiedy próbuje rozłożyć koc, ona próbuje na niego wskoczyć. Nie bądź śmieszny. Stanley, to zwierzę nie jest krową. To byk. Jesteś pewien, że to byk, Ali? Wiesz, Ali, masz rację, że to byk. Pewnie cały dzień spędzimy tutaj. O nie, Ali. Nie? Skąd jesteś taki pewny? Nie musisz odpowiadać na ostatnie pytanie. Cóż, Stanley, wygląda, że to będzie jeden z tych dni. Przynajmniej udało nam się pozbyć byka. Mam taką nadzieję. Czy to śniadanie ma ci zająć cały dzień, Stanley? Jestem głodny. Już gotowe, Ali. Najwyższy czas. Podaj mi kanapkę. Proszę, Ali. Teraz podaj mi musztardę, sałatę, przyprawy, majonez, pikle. Ali? Stanley, zejdź na dół i podaj mi... ketchup? Ali? Ali, chodź tu. Jak ci się zdaje, co ty robisz? To pułapka, Ali. Widzisz, zrobiłem dziurę i przykryłem ją liśćmi. Kiedy byk ruszy, wpadnie do dziury. Nadchodzi! Ty i ta twoja głupia pułapka. Można by przez nią czołgiem przejechać. Stanley, wyciągnij mnie stąd! Z pewnością, Ali. Z pewnością, Ali. Z pewnością popsułeś piknik. A teraz co? Nie ma paliwa, a ja nienawidzę chodzić. Nie będziemy musieli, Ali. Kto to powiedział? Ja, patrz, Ali. No, Stanley, z pewnością. Miałeś dobry pomysł. Z pewnością. Lorelei Hardy w filmie Lotnicy. Jej, Oli, chciałbym być lotnikiem tam, w tym dzikim błękicie. A nie tylko mechanikiem. Nie jesteś jeszcze nawet mechanikiem, jesteś pomocnikiem. I pomożesz, jeśli przestaniesz kręcić tym śmigłem, zanim go przymocuję. Przepraszam, Ali. Po prostu chciałbym być diabelnie śmiałym bohaterem, krążącym po niebie.
Strzelać! Przepraszam, Ali. Zawsze przepraszasz. Teraz, kiedy ci powiem kontakt, ciśnij włącznik. Co mówiłeś, Ali? Kiedy powiem kontakt... Kontakt! Ali, ja... Wiem, przykro ci. Lecimy! Przełóż ten drążek. Nie tak daleko! To była zabawa, Ali. Chodź jeszcze raz. Mógłbyś być cicho? Mamy poważny kłopot, muszę to wyczuć. Czy nie lecimy ciut za szybko na te stodoły, Ali? Gdzie teraz, Ali? Z powrotem na lotnisko, jeśli je znajdziemy. Ali, może ci tam faceci mogą nam pomóc? O, nie! To czarny książę i jego latający cyrk. Czyżby? Nie widzę żadnych słoni. Cześć, chłopaki! Oni w nas strzelają! Co mamy robić? Nie widzę, dokąd lecę, Stanley! Nigdy nie widziałem takich akrobacji! Ten pilot jest urodzonym lotnikiem! Ale nie ucieknie! Uważaj, Ali, rozbijemy się! Poruczniku, niech się pan dowie, kim są ci diabelnie śmiali bohaterowie. Tak jest! Stanley, twoje ręce zasłaniają mi oczy. O, to musi być ich nowa tajna broń. Czy wiesz, co robisz, Ali? Oczywiście. W końcu to ja uczyłem latać braci Wright. A ja myślałem, że oni zrobili pierwszy samolot. Stanley, nie bądź dosłowny. To chyba czarny dzień dla Czarnego Księcia. Ale nigdy się nie poddam. Poddaję się! Ci dwaj śmiałkowie to szeregowi Laurel i Hardy. Są teraz kapitanami, Laurel i Hardy. Ustaw oddział na przyjęcie bohaterów. Jak wylądujemy, Ali? Bardzo prosto, Stanley. Pociągnij za ten drążek. O tak. Tylko część nas schodzi na dół. To był spust bomb! Zebraliśmy się tu, aby uczcić kapitanów Laurela i Hardiego. Weź tych szeregowców do aresztu! No to wpędziłeś nas w ładną kabałę, Stanley. Przykro mi, Ali. Co ty wyprawiasz z tym kartoflem? Czy nie byłoby świetnie być kierowcą czołgu, Ali? Moglibyśmy wjeżdżać i zjeżdżać z pagórków, strzelać z działa bombomy i z karabinów maszynowych. Wiem, Stanley, jest ci przykro. Obieraj dalej. Laurel i Hardy w filmie Fałszywe alarmy. Stan i Ali, dziś po południu, kiedy mnie nie będzie, macie wymalować remizę strażacką. Tak jest, szefie, dobrze pomalujemy. Z pewnością to zrobimy. Tak. Do zobaczenia później. Z pewnością to zrobimy. Idź i przynieś mi farbę i pędzle.
Telefon dzwoni. No to nie stój tak, idź i odbierz telefon. Ale Oli, ja... Powiedziałem, odbierz. Dobrze, Oli. Tak, to straż pożarna. Co pan powie? Fatalnie. Cóż, chcielibyśmy, ale jesteśmy okropnie zajęci właśnie. Miło, że pan zadzwonił. Kto to był? Ach, ktoś chciał zgłosić pożar. Pożar? Nie stój tak, Stanley! Musimy jechać do tego pożaru. Spójrz teraz, w jakie nas wpędziłeś kłopoty, Stanley. Przykro mi, Oli, nie chciałem. Oli, Oli, zaczekaj na mnie. O! Stanley, czy ty nie możesz niczego zrobić dobrze? Jest i pożar, Stanley. Dla odmiany spróbuj zrobić coś dobrze. Dobrze, Ali. Podciągnij mnie. No, Stanley, nie stój tak, ściągnij mnie na dół. Myślę, Stanley, że jesteś zadowolony. Włącz wodę, kiedy powiem gotowy, rozumiesz? Rozumiem, Ali. Włączam wodę, kiedy ty mówisz... Ali, co powiesz? Gotowe, gotowe, gotowe. A, gotowe. Duża przyjemność. Wyłącz wodę! O, szef! Natychmiast, szefie! Stanley, wyłącz wodę. Nie martw się, Oli. Złapię cię w tę siatkę. Stanley! Wiem, Oli, to jeszcze jedna kabała, w jaką nas wpakowałem. Lorelei Hardy w filmie Wzgórze Billy Bolego. Dobrze, panowie, czy to rzeczywiście nakaz eksmisji temu małemu staruszkowi na wzgórzu? Pan chyba żartuje, szefie. Nikt nie może mu dać nakazu eksmisji. Tam można oberwać. Odchodzę. Ja też. Moi dwaj ostatni ludzie odeszli, ale autostrada musi tędy iść. Kogo mógłbym posłać do tego dzikusa na wzgórzu? Może pan sam spróbować, szefie? Nie ja. Mam żonę i dzieci. Musi się znaleźć taki głupek.
Nie rozumiem. Kopię już parę godzin i ciągle nie ma dziury. Wiesz, Ali, dobrze, że włożyłem ten twardy kapelusz. To stal. Kim są ci dwaj? Zatrudniłem ich godzinę temu, a bo co? Bo co, wyglądają na dostatecznych głupków, żeby wykonać niemożliwe zadanie. Daj mi ten nakaz eksmisji, to się może udać. To było naprawdę miłe ze strony szefa, że dał nam $5 za dostarczenie tego skraweczka papieru. To będą najłatwiej zarobione przez nas dolary, Stanley. Ty to powiedziałeś. Tak! Czy pan tu jest właścicielem? Tak, 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 tak. W takim razie to dla pana. Cwaniak, cwaniak, co? Po prostu kocham tego psa. Zobaczymy, czy potrafię to zrobić jeszcze raz. Ty spróbuj, Stanley, ty umiesz obchodzić się ze zwierzętami. Powiedz, Ali, czy nie moglibyśmy po prostu nadać tych papierów pocztą? Jak to nadać? Dostaliśmy $5 za dostarczenie tych papierów, więc je dostarczymy. Daj mi je. Pokażę ci, jak to się robi. Wyciągnij rękę. O tak. Nie powinieneś tyle bawić się z pieskiem. Rozpuścisz go. No chodź, piesku. Czas na drzemkę. Jak chcecie, chłopcy, przyjdźcie później, to pozwolę wam pobawić się znowu z pieskiem. To bardzo miło z jego strony, prawda, Oli? Ojej, zapomniałeś dać mu ten dokument. Zapomniałeś mu dać ten dokument. Nie będzie się nas spodziewał przy tylnych drzwiach. Kiedy je otworzy, po prostu wręcz mu papier. Cześć, chłopaki! Szybko, daj mi to! Widzisz, w jaką kabałę mnie wpakowałeś? Przykro mi, Oli. Nie chciałem tego zrobić. Przepraszam, chłopcy, ale muszę wylać ten stary smalec z gęsi. Jeśli tylko weźmie pan to. Co teraz zrobimy? Pomachaj swoim przyjaciołom, piesku. Pa, pa. Zejdź ze mnie, Stanley, zanim uderzymy o tę wielką skałę. Nie mogę, Oli. Co zrobimy? Szybko, daj mi swój hełm. Proszę, Oli. Teraz weź mój. Nie ten twardy. Oddaj mi ten twardy. Ali. No co jest? To twój kapelusz, Ali. Masz szczęście. Nawet się nie pobrudził. Nawet się nie pobrudził. Wygląda na to, że nigdy nie pozbędziemy się Billy'ego z tego wzgórza. Lepiej zacząć operację X. Z całą przyjemnością, szefie. No, Stanley, autostrada już skończona. Jest piękna. Z pewnością. I jestem bardzo dumny, że mamy w tym swój udział. Ja też, Oli. Ja też. Lorelei Hardy w filmie Piłka nożna. Witamy na kolejnym ekscytującym popołudniu z piłką nożną. Wszyscy są już przygotowani na tę wielką grę. Dzień jest piękny, czekamy na obie drużyny, aby wyszły na boisko. Kiedy drużyna wyjdzie, Stanley, nie zapomnij zaproponować im wody. To twoje zajęcie. Dobry pomysł, Ali. A oto i drużyny. Chcielibyście, chłopcy, trochę wody? Myślę, że nie są spragnieni przed meczem. Cóż, ja z pewnością tak. Hmm.
I gwizdek rozpoczyna grę. Okej, panowie, wychodźcie i walczcie, walczcie. To piękny strzał. Gra się toczy i wygląda na to, że będzie twarda. Chłopcy trenera Hansena dostają niezłe lanie, ale dzielny trener wciąż wprowadza zmiany. Stanley, chyba nam nie idzie najlepiej. Gorzej przegrywamy. Dobra, Sandifer, wchodź. Wchodzi stoper Sandifer, ostatni człowiek drużyny trenera Hansena. I już wychodzi. To duży problem dla trenera Hansena, gdy tylko 9 ludzi zostaje w grze. Pora na którąś z jego słynnych strategii. Bogu dziękować, że nas tam nie ma, Stanley. Możesz to powtórzyć, Oli? Bogu dziękować? Nieważne. Wy dwaj chłopcy od wody, do gry. Ale nie umiemy grać. Boimy się. Nie chcemy tam iść. Wy dwaj jesteście moją jedyną nadzieją. Nie chcecie chyba, żebym stracił pracę, prawda? Co za błyskotliwość. Trener Hansen nigdy się nie poddaje. Kieruje do gry swoich chłopców od wody. Skoro i tak tu jesteśmy, możesz równie dobrze pobiegać z piłką. O, Ali, daj mi tę piłkę, pokażę ci, co masz robić. Ali, czy to właśnie mam robić? Ali, czy jesteś ranny? Ali, powiedz coś. Dlaczego mnie nie osłaniałeś? Przepraszam, nie wiedziałem. Ustawiają się na linii. Laurel wychodzi naprzód. Dokąd mam iść, Oli? I wspaniale łapie. O-o, wkracza szalony pies Murdock. Walczą o piłkę. Szalony pies odbiera piłkę i gna. Hardy przechodzi do ataku i... wspaniałe zagranie Murdocka. Szalony pies wkracza jeszcze raz. Drużyna trenera Hansena nie zdobyła jeszcze żadnej bramki, ale w końcu nie zdobyła jeszcze żadnej bramki w tym sezonie. Boję się, Oli. No, raz, dwa, trzy. Wolna piłka i wszyscy ją gonią. Mam ją, mam ją. I jeszcze jeden wspaniały atak szalonego psa Murdocka. Stanley, spróbujemy strzelić gola. Potrzymaj tę piłkę dla mnie. O tak? Bardzo dobrze. To jest kopnięcie. Szalony pies prawie je zablokował. Ale piłka jest w górze i jest dobra. Drużyna Hansena w końcu zdobywa punkty, gdy gra się kończy. Byliście wspaniali. Ten gol to nasze pierwsze 3 punkty w tym sezonie. Dziękuję, trenerze. Robiliśmy co w naszej mocy. Mam wspaniałą wiadomość dla was. Będziecie w mojej obronie w przyszłym tygodniu. O nie! Nie, do widzenia. Co im się stało? Chodź, Stanley, poszukamy jakąś miłą, spokojną drużynę krykieta. Dobry pomysł, Oli. Mam nadzieję, że potrzebują chłopców do podawania wody. Laurel i Hardy w filmie Obchodzić się ostrożnie. Eureka! To jest to! Ja, doktor Mózgowicz, w końcu odnalazłem formułę. Zminiaturyzowałem 1000 ton środków wybuchowych do wielkości małej kapsułki. To będzie wydarzenie dla ludzkości. Co to ja mówiłem? Tak? Tak, wejść. Drzwi są otwarte. Dobry wieczór. Mój przyjaciel i ja szukamy intratnego zajęcia. Jemu chodzi o to, że chcemy pracy. Widzi pan, odnieśliśmy lekką porażkę finansową. Jesteśmy spłukani. Przydałby się nam woźny, ale musielibyście chodzić na paluszkach. Przepraszam. Odbiorę telefon.
Oczywiście. Co on miał na myśli, mówiąc na paluszkach Holly? Nie wiem, jak się tańczy w balecie. Tańczy w balecie. Chodzić na paluszkach. To oznacza dobrą pracę. Tak, panowie. Moja kapsułka zniknęła. Połknąłem ją. Drobne nieporozumienie, sir. Wielkie nieba, człowieku. W niej jest dosyć dynamitu, żeby wysadzić całe miasto. Boję się. Proszę się tak nie trząść. Mógłby pan uruchomić ładunek. Niech się pan dobrze zajmie przyjacielem i niech pan go trzyma stąd z daleka. Najlżejszy wstrząs i bom. W ładną to kabałę mnie wpakowałeś, Stanley. Przykro mi, Oli. Stój! Ten krawężnik jest za wysoki dla ciebie. Stój spokojnie przez chwilę. Teraz chodź. Dziękuję, Oli. Nie ma sprawy. Uważaj na ciężarówkę. Co mówiłeś, Oli? Uważaj na tę ciężarówkę. Już dobrze, Oli. Nie trafiła mnie. Chodźmy do naszego pokoju hotelowego, Oli. Jestem zmęczony. Ty jesteś zmęczony? Popatrz, w jakie mnie wpędziłeś kłopoty. Nie trzęś się. Przykro mi, Stanley. Pójdziemy prosto do pokoju. Jest winda. Nie lubię wind. Przerażają mnie. To jak się dostaniemy do pokoju? To są schody. Wnieś mnie. Wnieść cię? Ale my mieszkamy na 10. piętrze. Będę podskakiwał. Dobrze, już dobrze. Dobrze ci idzie, Oli. Jeszcze tylko 7 pięter. To było świetne, Oli. Zróbmy to jeszcze kiedyś. Och, moje obolałe plecy. Wiesz, Oli, jestem głodny. Chciałbym lody tutti frutti z syropem pomidorowym i piklą. Mógłbyś mi przynieść? Nie bądź śmieszny. Oli! Na pewno nie. Juhu, Oli! Stanley, nie! Zeskoczę ze stołu, jeśli nie dostanę lodów tutti frutti. Wygrałeś! Przyniosę je, przyniosę ci je. Eureka! Znalazłem was! Mam dobrą nowinę, panowie. Dalsze badania wykazały, że po 6 tygodniach środki wybuchowe tracą moc. To znaczy, że on wrócił do normy? Już nie jestem bombą. Zgadza się. Stanley? Tak, Oli. Myślałem, że powiedział pan, iż nie ma niebezpieczeństwa. Cóż, nie można przezwyciężyć wszystkiego. Z powrotem do moich probówek. Stanley, dlaczego ja się ciebie trzymam? Chyba masz szczęście, Oli. Nie zrobię tego więcej.